Święty Marcin de Porre nie był za bardzo lubianym bratem w zakonie. Był człowiekiem skromnym, który z pokorą przyjmował rasistowskie reakcje niektórych swoich braci, w pierwszym okresie nazywających go psem mulatem. Określono go również jako amerykańskiego świętego Franciszka, gdyż niezwykle kochał zwierzęta. Opiekował się bezdomnymi psami, kotami, a nawet klasztornymi myszami i szczurami, które dokarmiał, przez co przysporzył sobie jeszcze więcej niechęci od braci, a nawet od przeora.